No dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Marek z kanału Liczy się Droga. Nauczyłem się, że na początku trzeba się przedstawić, także się przedstawiam. Dzisiaj jeszcze tu przez chwilę idę z własną małżonką. Jesteśmy ponownie z Szklarskiej Porębie i ciśniemy w górę. Jest 6 z minutami. Do zobaczenia. A więc słuchajcie, witam was już oficjalnie z Czarnego Szlaku w kierunku Średnicy. Także tu jeszcze ze mną idzie moja żona, wam ją pokażę, zobaczcie. Jest, jeszcze idzie, a mówię jeszcze, dlatego że dzisiaj to ona przemierza te góry samotnie. Zamierza zrobić w okolicach 20 km. Chce być na Kamieńczyku Średnicy i potem gdzieś tam dookoła przed Śnieżnymi Kotłami skręcić i wrócić do Szklarskiej. Ja robię dzisiaj około 45 km. Zobaczymy jak wyjdzie. Widoków się nie spodziewam, ponieważ jest mgliście. Dopiero w nocy padało. Strumyki przepięknie sobie wodą. Nie wiem, czy wy to widzicie. Wodą przepięknie śpiewają, więc będzie mokro, wilgotno, a my drałujemy dalej. No, to co, idziecie ze mną? Jak ostatnio byłem na tym szlaku, to niewiele widzieliście, ponieważ było jeszcze ciemno. Nie widzieliście, jak czarny szlak w kierunku Kamieńczyka jest bardzo klimatyczny. A to dzisiaj wam pokażę. Przepiękny szlaczek. Bardzo fajny. Jakby nie patrzeć, ja wam filmuję, a żona mnie goni. O, tam idzie. Generalnie wszyscy mówią, że się idzie na Kamieńczyk, a to tak naprawdę jest wodospad Kamieńczyka, imienia Kamieńczyka, ale mało kto to wie. Tutaj jest szałas. Taka niepozorna dziupla, a generalnie pozwala w czasie jakiejś ciężkiej pogody przespać się. Takie niepozorne coś na szlaku, a schroni. Jeszcze was nie widać. To jest to. Na Śnieżne Kotły mamy 2,15, na Przełęcz Karkonoską 4. No, to co? Idziemy. Sprawdźmy. 6,50. Dwa tygodnie temu pokazywałem wam, jak zachowuje się, jak wygląda Kamieńczyk. Zobaczcie dzisiaj po opadach nocnych. Przepięknie to wygląda. Przed chwilą moja małżonka dzwoniła, która uparła się, że tym razem pójdzie sama w te góry. No i zgubiła się na głównym szlaku. I to wiecie, idzie na pierwszym zakręcie. Tak. Zamiast iść w prawo na Kamieńczyk, poszła w lewo i wróciła do Szklarskiej. Także teraz kobieta nadrabia i wraca z powrotem na szlak. Oby trafiła, bo ja go właśnie najbardziej się bałem, że ja będę szedł, a ona się gdzieś zgubi. Zobaczymy, co z tej przygody dzisiaj będzie. My na razie w dość dużej mgle maszerujemy do przodu. Czas mamy dobry. No nie mogę po prostu iść, jak wiem, że moja żona gdzieś tam może mieć kłopoty. Sprawdźmy, no to. Tu skrzynka pocztowa, a to ciekawe. Halo, jak? Odnalazłaś siebie? Gdzie jesteś? Aha, już na Kamieńczyku jesteś. No to dobra, to nie ma tragedii. Dobra, to ja. Eternity later. Dobrze, na razie. No, to jacyś ludzie mojej żonie pomogli, wyciągnęli ją. Także można spokojnie trałować dalej. No to kochani, doszliśmy do granicznej łąki. 1310. Do Średnicy 15 minut. Ale my w tym momencie skręcamy na Śnieżne Kotły. O! Dokładnie. Żegnamy Czarny Szlak. I idziemy tutaj. Normalnie zapomniałem wam pokazać. A no jak myślicie, co to jest? Co wam to przypomina? Bo autorowi nazwy to przypominały trzy świnki. Nie wiem. Może jakaś rasa miejscowa. Ja się nie znam. Ale zawsze takie formy skalne cieszą oko na trasie. Zaczęło trochę podpływać.
Sakramencko wie. Mogłoby przestać trochę wiać. Słoneczko się nie może przebić przez te chmury. O, patrzcie, próbuję. Próbuję się przebijać. Słabo mu idzie, ale próbuję. Dobra, żółty szlak na Czechy. W lewo nad schronisko pod Łapskim szczytem. A my idziemy oczywiście dalej w prawo w kierunku Śnieżki. Lecimy. Ciekawe, co tam moja żona robi. Czy już doszła na tego schroniska pod strzelnicą, czy nie doszła. Więc nie będzie. Ale dzisiaj za to martwię się o swoją żonę. No bo cholera wie, czy się znowu nie zgubiłaś. Wiecie. My się z żoną sakramencko kłócimy często. Takie wiecie, jestem takie włoskie małżeństwo. Jak się już pokłócimy, to się pokłócimy. Gdyby to włoskie małżeństwo było pochodzenia francuskiego, to byśmy się nazywali państwo Tremordé. Ale i tak ją kocham, bo to w końcu moja żonka. No. Zobaczcie, gdzie doszliśmy. To jest tak zwana formacja skalna Violi, która jest domem dla wielu gatunków porostów. Porostów, które niestety cierpią przez udeptywanie przez turystów, przez zdzieranie ich z tych kamieni, a one lubią sobie właśnie żyć na takich kamieniach narażonych na silne wiatry i mrozy. No, jak wiecie, porosty są bardzo ciekawymi organizmami, ponieważ ich ciało łączy się, jest zbudowane generalnie z grzybów i glonów, albo z grzybów i cyjanobakterii. I co bardzo ważne, w tym miejscu, czyli na formacji skalnej Violik, rośnie porost, który nazywa się, słuchajcie, jak on się nazywał, który nazywa się tapetka pierścieniowata. I formacja skalna Violik to jest jedna z dwóch formacji karkonosznych, gdzie ona rośnie, także tak zgodnie ze znakiem, który tu widzę, nie deptamy, idziemy szlakiem dalej. Zobaczcie, jak na zawołanie tu gór Krokonos pokazał nam troszkę. Troszkę przepiękny z kamieni. Jest szansa, że jeszcze będzie ładnie. Ale przede mną niestety na razie cały czas tak. Kilka odcinków temu powiedziałem wam, że a to na górze taki domek sobie stoi, nie wiem co tam jest. No bo tak wam mówiłem, mam ekwiwalentny stosunek do nas. A teraz wiem, że to jest śnieżne kotły. Normalnie to byśmy z daleka już ten budynek widzieli, a teraz nie wiem czy widzicie, że przebija się powolutku przez mgłę. Cześć. A mówiłem, że która rano wstaje temu pan budę. No ale dlaczego mgłę? Nie miał niczego innego dodania? 12 seconds later. Słuchajcie, coś się dzieje dobrego. Ale wygląda to zabójczo. Jak się mgły coś się dzieje. Dobrze, że znalazłem tą starą bluzę w domu. By mnie dzisiaj przewiało. Mamy to. Warto było chwileczkę zaczekać. Jest, ale fajka. Świeci, to chce się iść. Oczywiście.
lepiej. Kocham karkonosze. To co, idziemy dalej. Zobaczcie, szlakiem płynie strumyczek. Dalej skaczemy jak kozice po głowie. Tego nie nagrać, bo to jest naprawdę klimatyczne. Jeszcze przed chwileczką żonka dzwoniła, że już jej się nudzi. Wiecie, ja mam 15 godzin przed sobą marszu. No dobra, przed sobą jeszcze 10-12, ale jej się już nudzi. I że ona jednak idzie w góry dalej, bo co ona będzie na dole robić? Zaczynam się, słuchajcie, bać. Obym nie musiał tu drugi raz dzisiaj wchodzić. Ale dobre wiatry idą, więc sobie dziewczyna poradzi. A my będziemy mogli się skupić na pięknych widokach. Bo jest naprawdę, słuchajcie, mega klimatycznie. A już wdepnąłem gdzieś w mokre budki. Oj. Idziemy tędy, hop. Aby tu było trochę suszej. Patrzmy, i cała 10 godzina, 15 km, 31/3 planu wykonana. A w korporacji mi uczono, że plan jest ważny, bo go trzeba robić. Także wyłania nam się już powoli strumisko. Nawet przycupnę 5 minut, zobaczymy. Może jakie piwo człowiek wypije. A to są śląskie kamienie, słuchajcie, śląskie. Ja to śląski ją akurat znam, więc mogę wam powiedzieć. Wiecie co, lubię czasem się na szlaku tak odwrócić w tył i zobaczyć, tu jesteś, a tam byłeś. Właściwie minęła chwila i wszedłeś tu kilka ładnych kilometrów w górę. Więc każdy kolejny kawałek dasz radę przejść. To są takie chwile, odcinki, całości. Tak ze śnieżnych kotów patrzałem sobie na te dwa schroniska. Mówię, nie, tam na pewno nie idę, bo to za daleko. No i patrzcie, już jestem. No dobra, idziemy na piwo. Co tam za zwierzęcia? Patrzcie, jakie złodziaki. O, patrzcie. Gdzie te naprzyjmy? Nowy chleb. Piękne. Za duży wybór. Nie filmowa. Nie, pani czy was? Nie. Pani nie. Ja wolę piwo filmować. Co tu dużo mówić? Zasłużyłem, zobaczcie. Pani kelnerka ucieszyła się, że wybrałem Pilsnera, a nie Gambinosa. Znam się.
No więc sprawa wygląda tak. Wypiłem sobie pysznego pilsnera i idę teraz w dół do przysieki. O, dokładnie tak. Ciekawe, czy szlak będzie tak wyglądał. Minąłem się o jeden dzień z przyjaciółmi, którzy wczoraj, a właściwie to dzisiaj, z wczoraj na dzisiaj spali sobie tutaj po odrodzeniu. A tutaj na pewno jeszcze wrócę. Jeżu bym zapomniał. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam mojego kolegę Witka, który był ze mną tydzień temu i nigdzie nie mogliśmy się napić czeskiego piwa, dopiero po polskiej stronie. To dzisiaj by ci się, Witek, podobało. Więcej przewyższeń i było czeskie piwo po czeskiej stronie. No dobra, żona czeka, asfalcik jest, jest pięknie z górki. To słuchajcie, podbiegniemy. Tam będziemy się pierniszczyć, ale wiecie co? Najfajniejsze to jest, że to są rowerzyści. Oni kurwa pod tą górkę, oni pod tą górkę wjeżdżają. Nie wiem jak to robią, ale wjeżdżają. To jest kolejne, zobaczcie. Zobaczcie jakie harpagany. Cześć. Cześć. Chodź. W zasadzie trasa dalej piknikowa, więc mi się już odech chciało chodzić. Więc sobie biegnę. A co tam? Żona szybciej mnie zobaczy. Może jakiego buziaka, no ja nie wiem, nie wiem. W tym wieku to już trudno ocenić coś. Nie? Zobaczcie. Chwila, moment i szlak znaleziony. Więc możemy dalej nim drałować. A w międzyczasie... O, tu macie ładniejsze widoczki. To w górach zawsze uwielbiałem. Czyżbyśmy ku wielkiej mojej radości wchodzili znowu w las? Schodzimy z tego asfaltu? Popatrzcie. Jest taka szansa. Zobaczymy co dalej. Ojo. Przepoczyłem, hopa. Ja. Koniec asfaltu, o. Pięknie. Dobry. Słuchajcie, spotykam bardzo wielu grzybiarzy. Mają grzybki, może trochę mokre, ale... Ale okej. Tutaj też ktoś szuka grzybków na skałkach. A tutaj... Mogę się mylić. Ale jak pamiętam, za starych czasów nic się nie zmieniło, to będą tu biegi na orientację. Ale może się mylę. Sprzęt czeka. Czy ja już wspominałem, że uwielbiam górskie potoki? 10 seconds later. Słuchajcie, ten strumyk tak pięknie śpiewa, że muszę zobaczyć, bo to jest ten sam, którego widzieliśmy przed momentem. To musi być coś pięknego. Wy widzicie to, co ja. Po prostu magic. Niestety wracamy na asfalt. Mam nadzieję, że na niedługi czas. Ale przynajmniej w cieniu. No, to jesteśmy w Jagienkowie. Powiem wam, że bardzo ładna miejscowość turystyczna. Ale zobaczcie, co tu jeszcze jest. Tam się idzie do domu Gerarda Hotmana. O, bardzo ciekawe. Może zobaczymy po drodze. Kilkunastu minut znowu jesteśmy na szlaku w Karkonoskim Parku Narodowym. Jest on pod górkę, ale nie za bardzo. No może czasami. W każdym razie jest w lesie. Jest normalny szlak. Nie żaden beton, nie żaden asfalt. I idziemy. Z żoną widzę się za niecałe dwie godzinki. Już czeka. Także zobaczcie. Ten szlak jest piękny. Płaski, ale nie za bardzo. Powiem wam tak. Już 30 minutę drałuję cały czas pod górę.
do tego schroniska pod Łebskim Szczytem, gdzie moja żona mnie czeka. To jest jakiś 37 mój kilometr i już się czuję powoli zmęczony. Jak rano było bardzo zimno, tak teraz jest po prostu bardzo, ale to bardzo gorąco. O, tarasik widokowy, a jak tarasik widokowy, to trzeba wejść i zobaczyć, bo ktoś chciał coś pokazać. Świeży kotuś, tam dzisiaj byliśmy. Zrobiliśmy olbrzymie kółko i wracamy, ponieważ obiecałem wam, że zobaczycie te piękne widoki od dołu. Tym razem bez mgły. Dobra, próbujemy dalej, tym razem zielonym. Kochani, myślę, że ja tutaj zamilknę. Pokażę wam coś pięknego. Patrzcie i podziwiajcie w ciszy. Co to za cudowne miejsce, to jeziorka piękne. A ponadto, żeby przejść z tym okulta na drugi szlaku, musisz skakać po wielkich głazach. Nie ma szansy, nie ma ani trochę ziemi. Są tylko głazy i woda. Jak w jakimś Luna Parku, czy na jakimś kurde telewizyjnym show, tylko to się dzieje, to wszystko naprawdę. Są wielkie głazy, albo przeskoczysz, albo ci uda, albo leżysz w wodzie. Powiedziałem w żegie, że będę za 2-2,5 godziny. Ale nie zwróciłem uwagi, że to nie jest najkrótszy szlak. No i co teraz? Teraz gonię. Mi siada bateria w telefonie. Bo wziąłem sobie ładowarkę, ale nie wziąłem sobie akumulator, znaczy wziąłem, a nie wziąłem kabla, nie? Bo po co? Także niepotrzebny ciężar noszę. A mojej też się kończy bateryjka. Także siedzi grzecznie, nie wiem, może się denerwuje w tym schronisku. Gdzie jest mój ukochany mąż? Ale jestem już naprawdę zmęczony. Jeszcze no, nie exhausted, ale zmęczony. Ale co mi przyszło, drołujemy dalej, nie? Cześć. Gdzie ty się zbierasz? Że tu jeszcze piwko muszę wypić. To był 42 km. No. 10,5 godziny. Fajna trasa, nie? Tak, tylko zapomniałaś mi powiedzieć jednej rzeczy. Że będę skakał po kamieniach jak kuzica. Dochodzimy do kukułczych skał. I wiecie co mnie dziwi? Tu jest nie chwytaj i nie puść zwierząt. Ale dlaczego kaczkę? Przypadek? Nie sądzę. Zobaczcie, mojej żonie sobie przypomniało, że jak ona była mała, to oni tu przyjeżdżali ze szkołą i oni sobie biegali po tych kółkach. Ja też to pamiętam, że to się chodziło. Bo to było w miarę blisko do Szklarskiej, także każda wycieczka zabierała. Żółty szlak do Szklarskiej Poręby dzisiaj wygląda tak. Mokro, trzeba uważać. Widzimy się? No to dziewczyny i chłopaki, małe podsumowanko.
Ja zrobiłem 46,5 km w 12 godzin, trasa przewidziana na 15,5, więc chyba poszło dobrze. Jestem zmęczony, nawet bardzo zmęczony, ale przeżyłem, fajnie, pod kamyczka. Joneczka, zrobiłaś... 26 prawie. 26. Też tyle samo godzin i jestem też bardzo zadowolona. Także słuchajcie, chyba było dobrze. Zasłużonego loda mam. Zasłużonego loda ma, pojedliśmy, a teraz wracamy do domu. Jestem mega zmęczony, także mam nadzieję, że mi żona nie zaśnie, żeby mnie podtrzymywała tą kierownicą. Widzimy się na kolejnym filmiku. Koniecznie subskrybuj, koniecznie weź i udostępnij ten filmik swoim znajomym. W ten sposób nam pomożecie rozpowszechnić ten kanał. Rozpowszechnić? Nieważne, wiecie, że mam problem język Polska. Więc pomożecie, pomożemy. Do następnego. Cześć.